Co jakiś czas pytacie o podłączenie mikrofonu do komputera. Szczególnie interesuje Was, czy da się do komputera podłączyć mikrofon XLR. Wyjaśnijmy w takim razie, czym jest XLR i czy da się go, a jeżeli tak, to w jaki sposób podłączyć bezpośrednio pod komputer. Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie Jak Zrobić Podcast. No właśnie, XLR. Magiczny skrót, który wielu tak naprawdę zupełnie nic nie mówi. I w momencie, jeżeli chcemy kupić jakiś mikrofon, to się okazuje, że mikrofony, które mają dobre opinie, mikrofony, które uważamy, że warto byłoby kupić, mają podłączenie XLR. No i co z tym zrobić? Czy da się to podpiąć pod komputer? Wyjaśnimy, czym jest XLR. Ja mam taki mikrofon, to jest jeden z moich ulubionych, Samsung Q7. I to jest właśnie mikrofon z gniazdem XLR. Tak wygląda złącze XLR. To jest dosyć duża wtyczka. Też kabel wtyczka jest taka. To jest dosyć duża wtyczka z trzema dosyć grubymi bolcami. Tak wygląda podłączenie mikrofonu XLR. To jest akurat kabel, który z dwóch stron ma XLR. Czyli z jednej strony jedną stronę podłączamy do mikrofonu, drugą stronę podłączamy do urządzenia, które również tego typu gniazdem dysponuje. Natomiast nie każde urządzenie tego typu gniazdem dysponuje. I co w takiej sytuacji zrobić? W momencie, jeżeli chcemy kupić mikrofon XLR, a mikrofony z takimi gniazdami są dosyć tanie, bo na przykład Behringer XM8500 kosztuje niecałe 100 zł, ten Samsung Q7 kosztuje 100 kilkanaście chyba, czy 130 zł. Można w tej cenie jeszcze kupić mikrofony Shure SV100 na przykład. Także tych mikrofonów jest kilka i są to mikrofony całkiem dobre. Ten akurat Samsung uważam, że jest naprawdę bardzo dobry. Moim zdaniem jest on porównywalny z mikrofonami za 400-500 zł. No i w momencie, kiedy kupimy taki mikrofon, okazuje się, że nie wiemy, jak go podłączyć pod komputer, bo nie mamy odpowiednich kabli, nie mamy odpowiednich złączy. I co robimy? Idziemy na Allegro albo na AliExpress i widzimy, że są kable, które z jednej strony mają takie coś, czyli właśnie wtyczkę, którą włącza się tutaj do mikrofonu, a z drugiej strony mają coś, co już znamy, czyli wtyczkę tak zwanego jacka, czyli pół milimetra, czyli taką wtyczkę, jaką mamy w słuchawkach. I producenci czy też dystrybutorzy na AliExpress obiecują, że jak to podepniemy pod gniazdo mikrofonowe w naszym komputerze, to wszystko będzie pięknie śmigać. No to ja wyjaśnię. Sprzedawcy na AliExpress są po to, żeby sprzedać. Nie wszystko to, co piszą Wam sprzedawcy na AliExpress, jest prawdą. To znaczy się tak, prawdą jest, że da się taki mikrofon kablem, który ma z jednej strony taką wtyczkę, dokładnie taką, do podłączenia do mikrofonu, a z drugiej strony jacka 3,5 mm, da się podpiąć komputer. To na pewno. I to będzie działać. To na pewno. Inna kwestia, jak to będzie działać. Ponieważ jakość takiego rozwiązania, nie mam w tej chwili takiego kabla, więc nie mogę Wam zademonstrować, natomiast jakość takiego rozwiązania miałem kiedyś okazję przetestować i powiem Wam tylko, że jest tragiczna. Zdecydowanie nie polecam. I podobnie będzie na Allegro. Jeżeli znajdziecie taki mikrofon i będziecie go chcieli podpiąć pod komputer i tego typu kabli będziecie szukali na Allegro, to tu przypuszczam, że będzie identyczna sytuacja. Czyli po prostu żywcem skopiowane opisy od dystrybutorów na AliExpressie bez zastanowienia się, czy to w ogóle działa. A jak wyślecie maila z zapytaniem, czy to będzie działać, to dostaniecie odpowiedź. Tak, oczywiście, będzie działać. Producent gwarantuje, że będzie działać. No ja Wam też mogę powiedzieć, że to będzie działać, tylko że będzie działać po prostu źle. Dlatego też zdecydowanie nie polecam podłączenia tego typu mikrofonów pod komputer z pomocą kabla, który ma z jednej strony taką wtyczkę XLR, a z drugiej strony jacka 3,5 mm, czyli takie coś, co mamy na przykład w słuchawkach. To rozwiązanie po prostu nie sprawdza się dobrze. W przypadku niektórych, zaznaczam niektórych, kart dźwiękowych i zdecydowanie nie są to karty w laptopach, jest możliwość podłączenia w ten sposób mikrofonu tak zwanego pojemnościowego
Ale przede wszystkim karta musi spełnić określone warunki, czyli karta przez gniazdo jack 3,5 mm musi podawać napięcie przynajmniej 5 V, a mikrofon musi umieć na tak niskim napięciu normalnie funkcjonować. Ale to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja, wybrane karty, wybrane mikrofony. W większości przypadków to po prostu nie będzie dobrze działać. No co w takim razie zrobić? Jak podpiąć taki mikrofon pod komputer? Bez inwestycji będzie ciężko. Ja korzystam z takiego urządzenia. To jest tak zwany interfejs audio Behringer Euphoria UMC 404 HD. To jest sprzęt, który kosztuje ten akurat w okolicach chyba 400 zł, aczkolwiek ten sprzęt, ten interfejs ma możliwość podłączenia czterech mikrofonów. Myślę, czasami korzystam z kilku mikrofonów. Muszę mieć możliwość podpięcia ich więcej. Są też takie, które mają tylko i wyłącznie dwa gniazda, ale są w tym momencie trochę mniejsze i zdecydowanie tańsze. W jaki sposób korzystamy z takiego urządzenia? Jeden koniec kabla wpinamy do mikrofonu, drugi koniec kabla wpinamy tu. Natomiast całe urządzenie musimy pilnować, jak szukamy tego typu sprzętu, czy na pewno mają, w większości przypadków mają, całe to urządzenie podpinamy do naszego komputera z pomocą gniazda USB. Co nam to daje? To nam daje to, że sygnał z mikrofonu przetwarzany jest na sygnał cyfrowy. Natomiast taki interfejs w naszym komputerze widziany jest jako odrębne urządzenie audio. Tak naprawdę jako odrębna karta dźwiękowa. Karta dźwiękowa podpięta na USB. Bardzo często tego typu sprzęt ma w ogóle swoje własne sterowniki, które możemy zainstalować i w tym momencie w ogóle już niczym nie trzeba się przejmować. Wszystko ładnie działa, wszystko ładnie śmiga. Tak więc, żeby podłączyć mikrofon XLR, mikrofon z takim gniazdem do komputera, potrzebujemy jakiegoś urządzenia. To nie musi być akurat koniecznie takie. No akurat ja używam takiego urządzenia i akurat to mogę bardzo polecić. Jest to naprawdę świetny sprzęt za całkiem rozsądną cenę. Natomiast musimy mieć jakikolwiek sprzęt. Musimy mieć coś, co nazywa się interfejs audio i z pomocą takiego interfejsu audio możemy podpiąć nasz mikrofon do komputera. Czyli krótko mówiąc, podłączamy mikrofon do tego urządzenia i dopiero to urządzenie podłączamy do komputera, najczęściej przez USB. Oczywiście jest możliwość również podpięcia go przez wtyczkę jack 3,5 mm do gniazda mikrofonowego, natomiast wydaje mi się, że nie ma, jeżeli mamy gniazdo USB, jeżeli mamy możliwość podpięcia naszego interfejsu przez USB do komputera, to będzie to zdecydowanie lepsze jakościowo rozwiązanie niż podpinanie go pod jacka mikrofonowego. A więc podsumowując, jeżeli chcecie kupić mikrofon XLR, czyli mikrofon z takim gniazdem, a takie mikrofony naprawdę dobrej jakości można kupić za 100 kilkadziesiąt złotych, znaczy się dobrej jakości jak na podcast, bo na pewno zaraz pojawią się głosy w komentarzach, że za 100 kilkadziesiąt złotych nie można mieć dobrego mikrofonu. Natomiast do podcastu zdecydowanie taki sprzęt w większości przypadków wystarcza. Jeżeli chcemy kupić taki mikrofon za 100 kilkadziesiąt złotych właśnie z takim gniazdem, to musimy się liczyć z tym, że prawdopodobnie podłączenie go bezpośrednio pod komputer nie przyniesie nam dobrych efektów. I musimy mieć coś jeszcze, na przykład coś tego typu jak to urządzenie. Po prostu musimy mieć tak zwany interfejs audio, czyli urządzenie, które pozwoli nam na prawidłowe przetworzenie sygnału z mikrofonu i przesłanie go do komputera. Najtańsze interfejsy audio można kupić, oczywiście można kupić mikser zamiast interfejsu audio. Najtańsze miksery można kupić za 100 kilkadziesiąt złotych. Wiadomo, że w takiej cenie nie możemy się spodziewać super profesjonalnego sprzętu, natomiast często to wystarcza. Taki interfejs na dwa mikrofony UMC
204 HD, chyba on się wtedy nazywa, albo 402 HD jakoś tak, możemy kupić za, przypuszczam, w okolicach 200 kilkudziesięciu, 300 zł. Ten na 4 mikrofony kosztuje w okolicach 400 zł. Niestety nie jest to mały wydatek, z drugiej strony zyskamy bardzo dużo na jakości. Pytanie, jaki konkretnie mikrofon XLR wybrać? Który mikrofon jest najlepszy dla podcastera i w jaki sposób dopasować swój sprzęt, żeby nie przepłacać, a żeby też i nie stracić zbyt dużo na jakości naszego dźwięku? Nie powiem. Na te pytania odpowiem w moim kursie. W lipcu pojawią się informacje, już w tym miesiącu pojawią się informacje odnośnie mojego kursu. Kurs będzie dostępny prawdopodobnie w połowie sierpnia. Tak więc zapraszam serdecznie na stronę Jak Zrobić Podcast. Tam nawet na stronie głównej będą pojawiały się na bieżąco informacje o moim kursie. Zapraszam również oczywiście na Facebooka. Zapraszam do śledzenia mojego kanału na YouTubie. Wszystkie te informacje o kursie na pewno będą w tych trzech miejscach publikowane. Tak więc nie powiem Wam w tej chwili dokładnie, który mikrofon, no już część zdradziłem, a nie powiem dokładnie, który mikrofon XLR warto kupić, nie powiem dokładnie, który mikser, czy też który interfejs audio warto kupić. Tego wszystkiego dowiecie się z mojego kursu. Dowiecie się również, jak to wszystko podłączyć, jak to wszystko skonfigurować, żeby osoby, które nie mają zbyt dużego pojęcia o technice, były w stanie przygotować sobie swoje małe, domowe studio do nagrywania podcastu. Więc zapraszam na jakzrobićpodcast.pl. Tam w najbliższych dniach pojawią się bardziej szczegółowe informacje o moim kursie, który dostępny będzie prawdopodobnie w połowie sierpnia. A teraz idź, nagraj coś fantastycznego i do zobaczenia za tydzień.